Pamiętacie może poprzedni filmik, jak czy poprzedni wcześniej, co nagrywałem na temat rozpakowywania kupionego na Allegro uchwytu do telefonów z takim czymś? Można sobie złapać różne przedmioty, na przykład pilota. No. Sam uchwyt tutaj, ten co łapie telefon, jest spoko. Luz. Nic do tego nie mam. Odkręcamy tylko tutaj całą głowicę, którą możemy sobie ruszać i możemy sobie ustawić jakoś tam telefon i coś tam nagrywać. Ale niestety w moich rękach nie przetrwało to zbyt długo. Pierwszy od tego zatrzasku, który, no powiedzmy sobie, jest taki sobie, jeżeli chodzi o siłę ścisku. Zaraz wam coś pokażę, bo mam tutaj jeszcze w domu ściski takie, nie wiem, to są modelarskie, stolarskie. Takie ściski kiedyś sobie kupiłem, kilka sztuk. Przydają się nieraz przy różnych tam pracach, które wymagają ściśnięcia przedmiotu. Na przykład jak kleiłem dentkę, to sobie ściskałem łatkę tym ściskiem i mi fajnie trzymało. Tylko że tutaj te ściski mają taką sprężynę, że jest no dosyć mocna. I chyba wziąłem ten jeden mniejszy ścisk, bo są jeszcze większe, mocniejsze. Natomiast tutaj sprężyna jest coś takiego, nie? Ale zdecydowanie tutaj łatwiej to chodzi niż to. To jest taka bardziej jakby sztywna. Pierwsza rzecz, która mi pękła, to mocowanie tutaj przy tym. Zastanawiam się, czy mogę to jeszcze sobie jakoś naprawić. Bo tutaj wchodzi pręt. No mogę. Spróbuję to jeszcze naprawić. Nie wiem, zaleję to jakimś. Mam żywicę epoksydową. Może jak nią bym zalał, to by to mocno trzymało, bo pa na pasztet. Już się nauczyłem, jak kreator mówić, na pasztet. Czyli na ten klej, na gorący. To też nie będzie trzymało zbytnio dobrze, podejrzewam. Na ten klej. Musiałoby być naprawdę bardzo mocno jakiś klej. No najmocniejszy, jaki mam w domu, to epoksydowy. Znaczy dwuskładnikowy jakiś. Epoksydowy, tak, epoksydowy. Bardzo silny jest. No i druga rzecz, która mi pękła, to też tutaj przy tym uchwycie też musiałbym to pokleić, bo wchodzi ten pręt trochę. Trochę wejdzie. No i czymś to by trzeba było tutaj teraz usztywnić, nie wiem. Może zalać klejem, potem hotem to trochę rozgrzać, niech tam by wpłynęło i się usztywniło. Nie mam za bardzo pomysłu, jak to przymocować tak bardzo mocno tutaj opaską zaciskową, taką metalową. To też nic nie da, bo to jest plastik. Było na gwint, kurde, coś. No generalnie tak to wygląda. Jest rozpieprzone. Na razie nic z tego, nie mam żadnego pożytku. Spróbuję to dzisiaj sobie jakoś naprawić. Tak chociaż, żeby zamontować sobie telefon i coś tam nagrać. I co? I na koniec powiem wam, że w przyszłości sobie jeszcze kupię taką gęsią szyję, ale taką, nie taki badziew jak to, że drut, tylko taką, jak jest, to wygląda tak jakby wąż od słuchawki, którą macie w łazience, jest taki, taka spirala jakby. I te są fajne, czarne takie, gdzieś są, na gwint można coś montować. I wtedy bym zobaczył, jak taka gęsia szyja by się sprawowała z takim właśnie uchwytem. No i co, no i widzicie, no mi pękło. Oczywiście powiem tak, jeżeli będziecie sobie to używać tak delikatnie bardzo, tylko że przyczepicie tym, tutaj umocujecie telefon, ustawicie sobie jakoś tam, żeby on wam wisiał, no to będzie działało, nie? No ale jak już ktoś tak będzie to potraktuje bardziej ekstremalnie, na przykład tych wrażliwych punktach tutaj, gdzie są mocowania, nie radzę tutaj nic ciągnąć, wyginać, bo możecie właśnie też łamać, tak jak ja.
No to jak będziecie delikatnie się obchodzili z tym, to jakoś wam tam będzie to służyć, nie? Decyzję zostawiam wam. Czy sobie kupicie takie coś, czy nie, to już należy do was. Ja raczej już wam pokazałem, jak to wygląda, co się mi z tym stało. I to by było tyle w temacie. Kończę filmik, bo to i tak taki filmik na szybko. Bo jeszcze dzisiaj zamierzam sobie nakręcić jeszcze jeden filmik o czymś innym. Pozdro dla wszystkich.